Zwykle w gościu niedzielnym omawiam informacje ze świata gier i złośliwie je komentuję. W związku jednak z faktem, że ta niedziela jest wyjątkowa, robimy małe odstępstwo od normy i poświęcamy ten odcinek komuś, kto, poza czynieniem bardzo dużej ilości dobra, niewątpliwie przyczynił się do rozwoju gier wideo. Według legend, jego lag trwał 3 dni, ale wreszcie wszystko poszło po myśli najwyższego admina tego serwera. Nie przedłużając już, panie i panowie, Jezus, wynalazca Respawna. Okej, a tak zupełnie na poważnie. Pomyśleliśmy, że ta niedziela jest dobrym momentem na wypuszczenie nieco innego odcinka Gościa Niedzielnego, w którym zafundujemy wam krótki przegląd najfajniejszych respawnów oraz patentów okołośmierciowych w grach, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Borderlands jest grą, która, jak utrzymuje, patrząc na to, co działo się później, wyszła Gearboxowi niejako przez przypadek, ale jedną z rzeczy, które zdecydowanie robią ten tytuł, jest ciekawe podejście do tematyki śmierci. Po tym, jak przeciwnik już nas skasuje, dostajemy ostatnią deskę ratunku przed podróżą na drugą stronę i z powrotem w postaci tak zwanego Second Wind. Second Wind pozwala nam na natychmiastowy rewanż. Szansa ta, wykorzystana poprawnie, nie dość, że pozwala wrócić na nogi, to jeszcze daje tą dziką satysfakcję urwania łba komuś, kto przed chwilą zafundował to samo naszej postaci. Wiecie, takie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tylko że w tempie ekspres. No i przy okazji oszczędza nam wydatków związanych z użyciem systemu New You oraz wycieczki od punktu respawnu do miejsca, w którym jest wróg, by ponownie podjąć próbę skopania mu 4 liter. Ashen One. Thy gift of flame has taken root. Nie można chyba zrobić kompilacji rzeczy okołośmierciowych i pominąć przy tym Soulsy. Niezależnie od tego, czy gry te lubicie, czy nie, macie na bank świadomość, że są to jednak gry, w których osiągnięcie teoretycznego KDR na poziomie 1.0 jest trudniejsze niż na zaszczutych cheaterami Trialsach w Destiny. Twórcy musieli być jednak tego świadomi, bo postanowili zaimplementować system, który pozwala graczom nie tracić całego dobytku w wyniku pojedynczej wycieczki na tamten świat. Każdorazowe odrodzenie się bez dusz po przypadkowej śmierci byłoby po prostu zbyt frustrujące, więc jeśli graczowi uda się dotrzeć w jednym kawałku do miejsca, w którym poległ, odzyskuje wspomniane dusze i nie wychodzi na tym wcale tak źle. Gorzej, jeśli między plamą krwi, która po nim została, a nim samym jest jakiś naćmany kolcami sukinsyn z wielkim mieczem. Szansa na odzyskanie dusz jest tylko jedna, więc powodzenia. Remnants of Gotham. I have messages for you all. Batmany z serii Arkham chyba nieco zainspirowały się serią Assassin's Creed, w której po dokonaniu zabójstwa można było pogadać chwilę ze swoją ofiarą, acz odwróciły tę ideę o 180 stopni. Kiedy Bruce poległ, dane nam było obserwować z jego perspektywy, czyli jakieś 15-20 cm nad ziemią, jak jeden z głównych antagonistów z uniwersum Batka rzuca mu w twarz średnio miły tekst. That's it, Bats, play dead! We've got him right where we... Oh dear. Potem był standardowy powrót do ostatniego checkpointa, ale jeśli chwilę wcześniej Joker zaśmiał się nam w twarz, Two-Face nas poniżył, a Bane napompował się prawie tak bardzo, jak naczelny kowal Fakes Forge, pozdrawiamy, adrenalina skakała i jakoś łatwiej wpadały kombosy po 50-100 hitów, którymi masakrowało się przeciwników chwilę wcześniej, zmuszających nas do patrzenia się na loading. DICE może obecnie dłubać nad nową częścią Battlefronta, ale nie należy zapominać, że w zeszłym roku dali nam praktycznie nieśmiertelne konie i pierwszą wojnę światową, w której prowizoryczne czołgi ruchami wieżyczki sugerują swoje intencje wobec graczy. Dostaliśmy też ciekawy prolog, w którym śmierć nie oznacza ekranu wczytywania, a pozwala poznać imię i nazwisko, rok urodzenia i rok zgonu postaci, w którą na chwilę się wcielaliśmy. Jest to zagranie o tyle nietuzinkowe, że pozwala dostrzec, iż wojna to nie zabawa jednego człowieka, który prze do przodu i wycina wszystkich w pień, a potężna machina, w której jest się małym trybikiem, a każdy kolejny zabity to po prostu statystyka. Wątpię, by tegoroczne Call of Duty skopiowało ten pomysł, ale patent jest absolutnie przedni i wydaje mi się, że warto go doświadczyć. I wanna
Sunset Overdrive, jak na grę od Insomniac Games przystało, zawiera arsenał pukawek, którego wystarczyłoby na jakieś 5-6 gier z rozwałką w tle, ale jeśli zrzucenie satelity na łeb oponenta na haju powodowanym energetykami nie pomaga, jednak wysyła nas on na tamten świat, powrót może być dość nietuzinkowy. 20 animacji pokazujących m.in. wygrzebywanie się spod ziemi, wyklucze się z jajka, podróż w czasie pod rubą DeLoriana, wywalenie z latającego spotka wraz z kilkoma śmieciami, czy wyjście z telewizora niczym Samara's The Ring, to tylko kilka z nich. I nagle przesunięcie jakiegoś tam kamienia przed jakąś tam jaskinią przestaje robić takie wrażenie. W trakcie gdybania na temat tego odcinka pomysłów była masa. Gears of War i krzyczący REVIVE ME! Marcus Phoenix, Fable 2 i blizny szpecące postać po każdym zgonie, czy nawet Ghost z Destiny. Możecie więc zapytać, czemu te konkretne przypadki nie są tu umówione, ale przyczyna będzie prosta. Są święta. Powinniście siedzieć przy stole i nieludzko się obżerać, a nie oglądać jakieś głupie filmy w internecie na YouTubach. Więc dziękujemy wam serdecznie za uwagę i poświęcenie chwili na bardzo nieniusowy odcinek Gościa Niedzielnego, dzięki któremu najbliższy podcast może znów przekręcić licznik na ponad 3 godziny. Ale to sprawa przyszłości. W tej chwili nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć ceremonialne pad z wami i sio do stołu. Już. The Hive haven't been on Earth in centuries. That wizard came from the moon.